Węgiel nadal będzie stanowił podstawę polskiej energetyki. To główny wniosek z dzisiejszego spotkania parlamentarnego Zespołu do Spraw Województwa Śląskiego. Głównym jego tematem były prace nad nowymi unijnymi regulacjami, czyli tzw. rozporządzenie metanowe. Od 2027 roku wprowadzałoby ono normę 5 ton emisji do atmosfery metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Podczas gdy polskie kopalnie emitują więcej, zostałyby więc obłożone wysokimi karami. Posłowie zaproponowali dziś w Katowicach łagodniejsze rozwiązanie, czyli zastąpienie kar opłatami ustalonymi przez państwa członkowskie, które miałyby być kierowane przez budżet państwa do spółek węglowych na inwestycje w ograniczenie emisji metanu. To najważniejszy zapis, który zmienia w ogóle charakter tego rozporządzenia. Nie jest destrukcyjny, tylko właśnie jest prorozwojowy, proekologiczny, który wskazuje odpowiedni kierunek. I nam właśnie o takie zapisy, o takie rozporządzenia w Unii Europejskiej chodzi, aby one nie zabijały po pierwsze gospodarki takiego kraju jak Polska. Pomimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, według rządu wejście w życie przepisów w obecnym kształcie oznaczałoby śmiertelne zagrożenie dla górnictwa węgla kamiennego na Śląsku. To w dalszym ciągu 70% energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak jeszcze, szanowni państwo, długo pozostanie, czy to się komuś podoba, czy nie. Takie są realia, w takich realiach żyjemy. Inwestycje wymagają nie tylko wielkich pieniędzy, ale wymagają również czasu. Do czasu realizacji tych inwestycji węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki. W Katowicach trwa 15. Europejski Kongres Gospodarczy, podczas którego odbył się panel dotyczący transformacji sektora energii. Polska, podobnie jak Norwegia czy Wielka Brytania, stoi przed radykalnymi transformacjami, które mają spowodować, że zamiast używać paliwa kopalne, będziemy produkować zeroemisyjną energię. Wielka Brytania była prekursorem. I dzięki temu, że zastąpiła pracę ludzi pracą maszyn napędzanych węglem, wygrała wyścig o globalną dominację dzięki tej taniej energii z węgla. Kontrowersyjna dyrektywa metanowa będzie głosowana w Parlamencie Europejskim na początku maja.